Mamy wszelkie przesłanki, żeby uznać, że ta władza musi odejść. Jedyną właściwą reakcją na ujawnienie tych dokumentów jest dymisja rządu Donalda Tuska. I oczekujemy, że o godzinie 15 dzisiaj Donald Tusk tą dymisję zgłosi. Jeżeli jednak to nie nastąpi, to wtedy zapowiadamy wotum nieufności dla rządu i można powiedzieć, że tą konferencją prasową otwieramy rokowania międzypartyjne w sprawie kandydata na premiera. Nie zgłaszamy wtedy, jak to było w roku 2013, z góry kandydata, tylko chcemy o tym rozmawiać. Bo naprawdę każdy dzień trwania tego rządu zagraża bezpieczeństwu państwa.